Jako Centrum Kultury przygotowaliśmy specjalną ofertę reklamową. Oddajemy do Twojej dyspozycji sieć, z której sami korzystamy, aby dostarczać mieszkańcom najnowsze informacje. W jej skład wchodzi telewizja żyrardowska, obejmująca swoim zasięgiem ponad 20 tysięcy osób. Kino Len, które odwiedza 10 tysięcy osób miesięcznie. Radio Fama ze 100-kilometrowym zasięgiem oraz 16 słupów ogłoszeniowych rozmieszczonych po całym mieście, a także ekrany multimedialne we foyer CK oraz resursy. Reklamuj się w Żyrardowie, bo możesz. Aleksandra Szymańska, zapraszam na nadchodzące wydarzenia. Wilkołaki są wśród nas to film, który 1 września zobaczyć można będzie w kinie plenerowym w parku Dietricha. Gdy pewnej mroźnej nocy burza śnieżna odcina od świata małe amerykańskie miasteczko, mieszkańcy odkrywają, że w okolicy zaczyna grasować tajemnicza bestia. Seans o godzinie 21 w amfiteatrze Parku Miejskiego. 5. Żyrardowski rajd rowerowy już 2 września. Cykliści wystartują z toru kolarskiego przy ulicy Żeromskiego o godzinie 10.30. W sumie przejadą 25 km. Meta znajdować się będzie na terenie Aqua. Tam też na wielbicieli jednośladów czekać będzie ekorodzinny piknik Czyste Powietrze. Karty zgłoszeń i regulamin dostępne są na stronach www.żyrardów.pl i www.aqua.żyrardów.pl. Uroczysty koncert z okazji inauguracji nowego roku szkolnego Podstawowej Szkoły Muzycznej 1 i 2 stopnia w Żyrardowie 4 września w Resursie. Wystąpią wybitne skrzypaczki, uczennice placówki Nina Anulak, Michalina Byliniak oraz Adrianna Gilziandalska i Liliana Kuczek. Towarzyszyć im będzie orkiestra szkoły 2 stopnia pod kierunkiem doktora Michała Niżyńskiego. Na wydarzeniu wykonane zostanie w całości podwójny koncert skrzypcowy demol Jana Sebastiana Bacha. Uroczystość jest otwarta dla publiczności i rozpocznie się o godzinie 17. Mazopiknik w Żyrardowie już 9 września. W godzinach od 11 do 20 na terenie ekoparku takie atrakcje jak warsztaty eko i zero waste, strefa funduszy europejskich na Mazowszu, jarmark wyrobów ludowych i produktów regionalnych, pokazy magiczne, nauka tańca, gry i zabawy. Ponadto będzie dostępna strefa zdrowia. O godzinie 18 wystąpi Artur Gott z zespołem, a o godzinie 19 gwiazda wieczoru kabaret łowcy.b. Przypominamy również o programach kabaretowych, które jesienią zagoszczą w Żyrardowie. 21 września kabaret Smile podczas 2 występów zaprezentuje nowy program na 20-lecie, a 20 października rozśmieszać nas będzie kabaret młodych panów. Festiwal Kultury i Sztuki ŻOW Poznaj Swojego Sąsiada 10 września. W programie koncerty gwiazd, debaty, wystawy, food trucki i plener malarski oraz prezentacja stoisk miast partnerskich ŻOW-u. Wstęp wolny. Koncert Edyty Geppert 30 września w sali widowiskowej Centrum Kultury. Artystka znana jest z tego, że z wielką starannością buduje swój repertuar. Jej precyzyjnie wyreżyserowane recitale są rzadką okazją usłyszenia prawdziwych perełek polskiej piosenki literackiej. Wśród autorów tekstów odnajdujemy Magdę Czapińską, Agnieszkę Osiecką, Jana Cygana czy Jonasza Koftę. Start o godzinie 19, bilety do nabycia na biletyna.pl. Na koniec zapraszamy do kina Len. Aktualnie można w nim oglądać obraz Ultimatum. Mieszkający w Berlinie amerykański biznesmen Matt Turner w tej roli Liam Neeson odwozi dzieci do szkoły, kiedy odbiera tajemniczy telefon. Głos ze słuchawki informuje go, że w jego samochodzie jest bomba, a brak współpracy czy próba kontaktu z policją grożą natychmiastową eksplozją. Kolejna propozycja dla kinomaniaków to Gran Turismo, czyli filmowa adaptacja popularnych gier samochodowych. Film jest oparty na prawdziwej historii Jana, nastoletniego gracza, który dzięki swoim umiejętnościom wygrał serię konkursów Nissana, aby stać się prawdziwym, profesjonalnym kierowcą wyścigowym. Mamy również propozycje dla dzieci. Zapraszamy je na film Mawka i Strażnicy Lasu, animację o uroczej wróżce strzegącej źródła życia. Zapraszam na dalszą część programu.
Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem jest dzisiaj dyrektor Centrum Kultury w Żyrardowie, pan Łukasz Kasperczyk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich oglądających telewizję żyrardowską, najlepszą telewizję na świecie. Dokładnie tak. Panie dyrektorze, wrzesień zapowiada się w Żyrardowie niezwykle pracowicie dla pana, dla Centrum Kultury, ale myślę, że również niezwykle atrakcyjnie dla mieszkańców. Tak, to prawda, wrzesień, bardzo, bardzo intensywny czas w naszym kalendarzu. Wiele, wiele wydarzeń kulturalnych i artystycznych pojawi się na mapie kulturalnej Żyrardowa. Od czego zaczynamy w takim razie? Na co zapraszamy mieszkańców? Oczywiście zapraszamy na wszystkie wydarzenia. Zaczniemy wydarzeniem patriotycznym, czyli 1 września już odbędzie się rocznica II wojny światowej, więc spotykamy się tradycyjnie na cmentarzu, później msza za ojczyznę. Niebawem pojawią się wszystkie plakaty i wszystkie informacje i już dzisiaj Państwa zapraszam na to wydarzenie. 2 września już nasza klasyczna i sztandarowa impreza pod tytułem Rajd Rowerowy, rodzinny rajd rowerowy imienia Grzegorza Jaroszewskiego. Jest to wydarzenie, które cieszy się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców. Jest to taki rodzinny, sportowy, świetny czas na spędzenie fajnej soboty, więc zapraszamy już 2 września. Zapisy właśnie trwają, więc prosimy wejść na stronę www.żyrardów.pl, wypełnić formularz, wysłać go na maila rajd@żyrardów.pl lub przyjść do Wydziału Kultury i Promocji i zapisać się osobiście. Taką nowością w Żyrardowie będzie Festiwal Kultury i Sztuki ŻOW. Poznaj swojego sąsiada. Tak, jest to Festiwal Kultury i Sztuki ŻOW. Poznaj swojego sąsiada. On dotyczy subregionu żyrardowskiego, czyli wszystkich gmin, miast, które wchodzą w obszar funkcjonalny Żyrardowa. Jest to 21 gmin, miast, które zaprosiliśmy do współpracy w tym roku. Jest to pierwsza edycja tego festiwalu, mam nadzieję, że nie ostatnia. I jest on realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Otrzymaliśmy dofinansowanie właśnie w ramach tego budżetu i Urząd Marszałkowski zlecił wykonanie i organizację tego festiwalu właśnie Centrum Kultury w Żyrardowie. To powiedzmy dokładnie w jakich dniach, no i panie dyrektorze, jakie atrakcje, czego możemy się spodziewać? Nie zdradzę wszystkich atrakcji dzisiaj, ale już zaprosimy mieszkańców na to wydarzenie. Cały festiwal będzie trwał od 9 do 17 września i jest podzielony na wiele, wiele elementów, bo podczas festiwalu odbędzie się pierwszy industrialny plener artystyczny w Żyrardowie. On właśnie będzie trwał od 9 do 16 września i zakończy się wernisażem prac powstałych właśnie podczas tego pleneru 17 września w Muzeum Miarstwa w Żyrardowie. Zaprosiliśmy 5 artystów spoza Żyrardowa i 5 artystów z Żyrardowa, żeby wspólnie popracowali. Oni będą tutaj na miejscu w Żyrardowie. Tych 5 artystów spoza Żyrardowa będą nocowali u nas i codziennie będą się spotykali i, że tak powiem, penetrowali przestrzeń miejską Żyrardowa, żeby później powstały piękne prace, które zaprezentujemy na wystawie. Chcemy po prostu zobaczyć, jak inni artyści widzą Żyrardów. I mam nadzieję, że to właśnie uda się na tym plenerze. Ponadto taką kulminacją tego festiwalu to będzie 10 września i będzie to festiwal w formie pikniku z koncertami, ale również z wystawcami, właśnie z stoiskami przedstawicieli tych miast partnerskich, z animacjami dla dzieci, z futrakami, więc taki duży, duży dzień festiwalowy 10 września od godziny 14 do godziny 23 na Bielniku przy Muzeum Mniarstwa w Żyrardowie się spotkamy. Nie zdradzę jeszcze artystów, ale będzie naprawdę niezła niespodzianka, więc wyczekujcie już plakatów i informacji na naszych socialach. Panie dyrektorze, a powiedzmy w takim razie jeszcze o projekcie Deka Plus. Tak, jest to kolejny projekt, który realizujemy właśnie w Żyrardowie, Dom Kultury Plus. Jest to jakby druga część programu, który zaczęliśmy już w marcu. Pierwsza część polegała na tym, że robiliśmy pogłębioną diagnozę, spotkania z mieszkańcami, dialogi wspólnotowe, badaliśmy potrzeby i potencjał mieszkańców. I właśnie ta druga część jest odpowiedzią na ten raport, który powstał w ramach diagnozy. On jest dostępny na naszej stronie na BIP-ie Centrum Kultury w Żyrardowie, więc jak ktoś ma ochotę, to może się z nim zapoznać, bo tam bardzo ciekawe wnioski płyną dotyczące kultury w mieście.
A ta druga część jest właśnie odpowiedzią na ten raport, tak jak wspomniałem, i będą to cztery inicjatywy, które zgłosili mieszkańcy. Było to w formie konkursowej, ogłosiliśmy konkurs na inicjatywy, wybraliśmy cztery inicjatywy, które zostały dofinansowane i właśnie teraz we wrześniu będziemy realizować. Będzie to między innymi botaniczny Żyrardów, czyli cykl warsztatów rysunkowo-malarskich dotyczących takiego zielonego Żyrardowa z wykładami, właśnie z takimi warsztatami. Będzie to reanimacja po żyrardowsku. Jest to projekt, który przygotowały dziewczyny z klubu seniora Siwy Dym i będzie to wyjątkowy festiwal, będzie to festiwal nudy. Po prostu będziemy się nudzić, będziemy się spotykać cyklicznie w klubie seniora i przed klubem seniora oraz będzie taka kulminacyjna część w tego festiwalu nudy, gdzie zaproszą nas seniorzy do siebie i po prostu pójdziemy do nich się ponudzić, bo jest to właśnie wynik odpowiedzi na chyba postulat dzieci i młodzieży, które odwiedziły Centrum Kultury podczas diagnozy i stwierdziły, że są tak przebodźcowane i mają tyle wrażeń dookoła, że one chętnie by się ponudziły, więc jest to odpowiedź właśnie na tą potrzebę, więc się trochę ponudzimy. Będą też warsztaty dźwięk dobry, będą to warsztaty takiego świata audialnego, czyli mocno dźwiękowe, takie sensoryczne warsztaty, na które zapraszamy. To jest długi cykl warsztatów. Wszystkie informacje niedługo pojawią się na naszej stronie i na naszym Facebooku. I oczywiście będzie też Dzień Dobry Sąsiedzie, projekt, który będzie realizowany wspólnie z DPS-em w Żyrardowie, tym DPS-em przy szpitalu, który tak naprawdę zaprosi nas do siebie, bo zaprosi nas na piknik w swoich ogrodach oraz pojawią się tam dwa fotoplastikony, które będą wszyscy mieszkańcy Żyrardowa mogli iść i podziwiać. Ja bym się chciała dopytać jeszcze troszeczkę o tę diagnozę, o ten raport. Jakie wnioski pana dyrektora zaskoczyły na przykład? Takim największym wnioskiem chyba i taką największą wartością tego raportu, przynajmniej dla mnie, jest to, że wszyscy mieszkańcy, których zaprosiliśmy do tego raportu, byli zaskoczeni, że ktoś zaczyna ich pytać o ich potrzeby i potencjały, bo nie pytaliśmy tylko w takiej formie roszczeniowej, czego nie ma, czego nam brakuje, ale tak naprawdę co mogą też nam zaoferować, co mogą zaoferować innym mieszkańcom. A takim chyba wyjątkowym też czynnikiem wynikającym z tego raportu było to, że ludzie dziękowali za to, że mogli przyjść i porozmawiać, czyli że brakuje takich przestrzeni do spotkań, do zwykłej rozmowy. Przy dialogach wspólnotowych, które organizowaliśmy, no pojawił się taki wniosek o bardzo dużej polaryzacji społeczeństwa. Jest to zauważalne nie tylko jakby w przestrzeni Żyrardowa, ale myślę, że jest to taki ogólnopolski czynnik polaryzacji, który wpływa na podział mieszkańców, czego byśmy nie chcieli robić, ale też za pomocą tych dialogów wspólnotowych, które polegają na tym, że przy jednym stole siada od 10 do 12 osób i rozmawiają na jeden temat, właśnie przez głębsze poznanie potrzeb i wizji innych można dojść do jakby wypracować wspólne wnioski i wspólne działania i to właśnie w sferze też między innymi kultury. Bo dialogi nie tylko służą do diagnozy kultury, ale służą jakby do robienia takiego diagnozy, czy pozwalają, żeby przy jednym stole spotkały się skrajne po prostu wizje i wypracowały wspólny jeden projekt, czy wspólne jedno działanie, które można później wdrożyć. Ale to jeszcze nie jest koniec atrakcji na wrzesień w naszym mieście. To prawda, to jeszcze nie koniec atrakcji na wrzesień w Żyrardowie, ponieważ już 9 września zagościł nas Urząd Marszałkowski ze swoim mazopiknikiem. W tym roku spotykamy się na łące przy ekoparku. Będzie to też taki dzień piknikowy z wieloma warsztatami, atrakcjami, ze stoiskami, z regionalnym jedzeniem, z występem kabaretu i zespołu. Próbujemy też dorzucić tam do tego pikniku Gwiazdę Wieczoru, więc też niedługo pewnie pojawi się taka informacja o tym koncercie. Wiem, że też powoli klaruje się Festiwal Krzesło, który również odbędzie się w Żyrardowie w tym roku, więc już niebawem też pojawią się te informacje i wiele, wiele innych atrakcji, które czekają na Państwa w Żyrardowie. Już nie wspomnę o premierowych filmach w kinie LEN, o przygotowywaniu oferty na stałe zajęcia w Centrum Kultury. Wszystko przed nami. Wrzesień to pełen atrakcji miesiąc, który jest dla nas bardzo, bardzo intensywny.
Szanowni Państwo, jesień w Żyrardowie na pewno nie będzie kulturalnie nudna. A ja przypomnę, rozmawiałam dzisiaj z dyrektorem Centrum Kultury w Żyrardowie, panem Łukaszem Kasperczykiem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich widzów i do zobaczenia na kulturalnej mapie Żyrardowa. Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu: zachowajmy ostrożność na przejazdach kolejowych. Muzeum Bitwy Warszawskiej w Radzyminie już otwarte. Nowoczesny sprzęt komputerowy dla mazowieckich szkół. Każdego roku na polskich przejazdach kolejowych dochodzi do wielu niebezpiecznych zdarzeń. Pośpiech, ignorancja, brawura i brak rozsądku to najwięksi zabójcy na torach. Tylko w lipcu doszło do 19 wypadków i kolizji, a 6 osób zginęło. W tym roku na przejazdach i przejściach kolejowych na Mazowszu doszło do 17 wypadków, w których śmierć poniosły 3 osoby. To 2 razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dlatego apelujemy o ostrożność. Każdy użytkownik drogi powinien pamiętać o przepisach ruchu drogowego oraz zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na przejazdach. Ignorowanie ich może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, a nawet śmierci. W ostatnich dniach doszło do groźnego zdarzenia w Talanówku, niedaleko Płońska, w którym zostały poszkodowane 22 osoby. Kierowca nie zachował szczególnej ostrożności, wjechał na niestrzeżony przejazd i zderzył się z szynobusem. Nigdy nie da się przygotować na te wszystkie zdarzenia i wypadki, które się zdarzają właśnie na przejazdach kolejowych. Jest to wszystko spowodowane bezmyślnością i pośpiechem kierowców czy pieszych, którzy chcą zaoszczędzić 10, może 20 sekund czasu. Ze statystyk wynika, że do 99% wszystkich wypadków na przejazdach doszło z winy kierowców. Najczęstszą przyczyną tych zdarzeń jest ignorowanie sygnalizatorów czy znaku stop. Najczęściej to jest pośpiech kierowców, którzy chcą jak najszybciej przejechać i myślą, że jak pół rogatki się zamkną, to objadę szybko slalomem i zdążę przejechać, te właśnie 20 sekund zaoszczędzę, a naprawdę ten pociąg może nadjechać w tym czasie. Lato też służy temu, że nawet jak sama policja podaje, że najwięcej wypadków dochodzi na prostej drodze w słoneczny dzień i praktycznie podobnie jest u nas, bo ludzie wtedy uważają, że jest dobra widoczność, właśnie, że jak jest dzień widno, to są inne warunki niż pora nocna. I dlatego są bardziej śmielci i odważni do łamania tych przepisów. Koleje mazowieckie dbają o bezpieczeństwo swoich pasażerów, stale inwestując w nowoczesny tabor i zaplecze techniczne. Mamy ponad 300 pojazdów, w tym w tej chwili już 56 tych najnowocześniejszych flirtów. My inwestujemy zarówno w nowy tabor, jak i w sekcje, które utrzymują ten tabor. Nie zapominajmy jednak, że w zdarzeniu z nawet najbardziej nowoczesnymi i bezpiecznymi pociągami nie mamy żadnych szans. Rozpędzony pociąg może mieć drogę hamowania równą nawet 13 boiskom piłkarskim. Różnica mas pomiędzy składem towarowym a samochodem osobowym jest taka, jak między pojazdem a puszką po napoju. Dlatego tak ważna jest rozwaga i zdrowy rozsądek korzystających z przejazdów kolejowych. W Radzyminie powstało Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. To efekt współpracy samorządu województwa mazowieckiego i gminy Radzymin. Koszt inwestycji to ponad 10 milionów złotych. Placówka jest nowym oddziałem Muzeum Niepodległości w Warszawie. 3 lata temu wspólnie z panem burmistrzem Radzymina Krzysztofem Chacińskim doszliśmy do wniosku, że musimy wziąć sprawy w ręce samorządu i wreszcie zrealizować tutaj miejsce, które będzie poświęcone tym wielkim wydarzeniom sprzed 100 lat. To się udało. Dzisiaj oddajemy budynek. Myślę, że w ciągu pół roku będzie też tutaj już taka rzeczywista wystawa stała. Po 2-letniej budowie zakończyliśmy właśnie tworzenie oddziału Muzeum Niepodległości, Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie. W ciągu kilku najbliższych miesięcy powstanie tu wystawa, która będzie opowiadała historię tej jednej z największych, najważniejszych, a przede wszystkim zakończone sukcesem polskich bitew. Placówka oprócz ekspozycji stałej będzie prowadzić również działalność edukacyjną i naukową. Zorganizowaliśmy kilkanaście wystaw już w Muzeum Niepodległości w Warszawie. W Cytadeli Warszawskiej, gdzie jest nasz oddział, w Muzeum Więzienia Pawiak, no i w Centrali, czyli w Pałacu Przybędowskich Radziwiłłów na Alei Solidarności. Te wystawy wszystkie będą stanowić zaczątek wystawy stałej, która
tu się będzie mieścić. Wchodzimy w tej chwili od dzisiaj z programem. No i program realizujemy taki, jak sobie zamierzyliśmy przed laty. Wystawy, sympozja naukowe, wydawnictwa. W nowym oddziale Muzeum Niepodległości prezentowana będzie ekspozycja stała o wartości blisko 4 300 000 zł, ukazująca szeroki kontekst Bitwy Warszawskiej 1920 roku oraz wojny polsko-bolszewickiej. Otwarcie wystawy planowane jest na przyszły rok. 186 szkół z województwa mazowieckiego otrzyma w tym roku sprzęt komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie. Samorząd Mazowsza realizuje program dzięki środkom unijnym. Początek roku już za kilka dni. Dzięki podpisanym w trakcie wakacji umowom w ramach programu Mazowiecki Program Przygotowania Szkół, Nauczycieli i Uczniów do Nauczania Zdalnego do mazowieckich szkół trafi wysokiej klasy sprzęt IT o wartości do 160 tysięcy złotych na jedną placówkę. Od czasu, kiedy pojawiła się pandemia, my wsparliśmy kilkaset szkół w obrębie województwa mazowieckiego w taki sprzęt, który umożliwia zdalne nauczanie. To, co jest innowacyjne w tym programie, zakupiliśmy oprogramowanie, licencję do nauki gry w szachy. Jesteśmy z tego dumni, dlatego że szachy rozwijają. Zakupiony sprzęt IT to m.in. zestawy komputerowe, laptopy, tablety, projektory multimedialne, monitory interaktywne, oprogramowanie edukacyjne 3D oraz e-podręczniki do nauki języka angielskiego. Otrzymaliśmy 130 tysięcy złotych w ramach mazowieckiego programu przygotowania szkół do nauki zdalnej. To jest bardzo cenna dotacja, ponieważ w gminie Zbuczyn jest 8 szkół, w tym 5 publicznych i nie stać by nas było wyposażyć w nowoczesny sprzęt komputerowy wszystkich szkół natychmiast. Wsparcie, które otrzymujemy z samorządu województwa, pozwoli sukcesywnie unowocześnić nasze szkoły w niezbędny sprzęt. Kwota dotyczy to z 2 razy po 130 tysięcy i wiąże się to z wyposażeniem pracowni informatycznej, a w ogóle sprzęt do pracy zdalnej. Program, który kiedyś powstał, dotyczył zdalnego nauczania, a dzisiaj jest kontynuowany, na szczęście, bo jest to kolejne wsparcie dla jednostek, jeśli chodzi o aktualizację sprzętu komputerowego. I mamy bardzo dobrą kadrę edukacyjną, mamy Office 365, jednak musimy dalej szkolić naszych nauczycieli, ponieważ bardzo dużo mamy w tej chwili indywidualnych zajęć, właśnie do osób, które potrzebują indywidualnego podejścia do tego działania. Program realizowany jest od 2020 roku. W ramach 3 naborów wyposażenie trafiło lub trafi w sumie do 552 szkół z Mazowsza. Wartość projektu to ponad 80 milionów złotych. Samorząd województwa mazowieckiego od początku wojny w Ukrainie wspiera obwody partnerskie, m.in. poprzez przekazywanie pojazdów i sprzętu medycznego. W ostatnich dniach do ukraińskich miejscowości Berdyczów i Brody wyruszyły kolejne karetki przekazane przez warszawski Meditrans. Karetki przez długi czas służyły potrzebującym pomocy mieszkańcom Warszawy i okolic. Teraz w pełni wyposażone trafiły do ukraińskich szpitali, gdzie pomogą w ratowaniu życia ofiarom wojny. Dwie karetki, jedna z nich trafi do obwodu lwowskiego, dokładniej do miejscowości Brody, a druga do obwodu żytomierskiego, do Berdyczowa. Są to w pełni wyposażone karetki, które mogą być natychmiast użyte do niesienia pomocy zarówno rannym, jak i chorym. To są defibrylatory wieloodprowadzeniowe, które w każdych schorzeniach kardiologicznych mogą być używane, również do monitorowania pacjenta, ale też i do działania w stanach nagłych. To jest respirator, to są ssaki, pompy infuzyjne. Jest to sprzęt, na który czekają. W Brydyciowie jest 2 szpitale. Jeden szpital jest dla chłopaków, którzy byli na wojnie, i jest drugi szpital, który dla ludzi, którzy, chłopaki już po wojnie, którzy wracili, to będzie duża taka pomoc dla lekarzy naszych. W ramach wsparcia dla Ukrainy trwa także nabór wniosków do programu Polska-Ukraina. Partnerzy z Polski i Ukrainy będą mogli otrzymać unijne środki na wspólne projekty. W ramach programu Polska-Ukraina można składać projekty. W tej chwili jest nabór na zdrowie i na ochronę środowiska, a oprócz tego jest również turystyka, jest kultura i jest dostępność, czyli granice.
Polsce. Warunkiem jest to, żeby mieć po stronie Ukraina po stronie polskiej, a Polska po stronie ukraińskiej mieć partnera, bo transgraniczność musi być wykazana. 90% dofinansowania, więc to są naprawdę bardzo ważne pieniądze. Mazowsze przekazało na Ukrainę w sumie 19 ambulansów. Oprócz przekazanego sprzętu, samorząd województwa od początku wojny prowadzi szereg działań pomocowych. Organizuje pomoc medyczną i wsparcie psychologiczne, pomaga w znalezieniu pracy i nauce języka polskiego. Przekazuje również kolejne środki na zakup pomocy humanitarnej. Zgłoś wolontariusza do konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. To już 13. edycja. W puli nagród jest 16 tysięcy złotych. Kandydatów można zgłaszać do końca września. Pracują bezinteresownie na rzecz drugiego człowieka, budują więzi oparte na zaufaniu i solidarności. To wolontariusze z Mazowsza. Samorząd województwa co roku nagradza tych, którzy działają na rzecz województwa i jego mieszkańców. My wspieramy wolontariat, uważamy, że to jest bardzo dobra metoda wychowawcza na przykład, szczególnie dla młodego pokolenia, dla dzieci, dla młodzieży. I zresztą oni bardzo angażują się w te różne działania wolontariackie. No oczywiście to też jest pole do działania dla dorosłych. Do konkursu można zgłosić dzieci i młodzież w wieku szkolnym, studentów, grupy wolontariackie, osoby indywidualne aktywne zawodowo lub poszukujące pracy oraz seniorów. W tym roku w specjalnej kategorii można zgłosić organizacje pozarządowe, które włączyły się w pomoc obywatelom Ukrainy. Kieruję się w tym wolontariacie taką zasadą. Nie daje gotowej ryby, ale daje wędkę. Po prostu, no, widzieliśmy potrzebę, zebraliśmy się, no i zaczęliśmy działać. Każdy z nas to w sobie ma, tylko nieraz potrzebujemy takiego impulsu, żeby to odkryć. Będąc wolontariuszem, dodajemy życia do lat, a nie odwrotnie lat do życia. W związku z tym zachęcam wszystkich. Zgłoszenia można wysyłać od 1 do 30 września. Szczegóły konkursu dostępne są na stronie dialog.mazowia.pl. I to wszystko w dzisiejszym programie. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.